Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Deurhara. Dzisiaj, moi drodzy, coś, czym osobiście mega się jaram. Moi drodzy, Deurhara Dungeon Crystal RPG. W przeszłości ogrywałem sobie pierwszą część tego fangame'a stworzonego przez Overferala. Tak to się odmienia? Overferal. Gość ma nick Overferal i stworzył, moi drodzy, drugą właśnie część Deurhara Dungeon Crystal, w którym, z tego co mi wiadomo, świadczymy dość dużo tekstów, dość dużo nawiązań do kanału, dużo postaci, między innymi będzie pan Misio. No, moi drodzy, osobiście nie ukrywam, tutaj bardzo się jaram. Oczywiście w opisie tego filmu macie linkacza do gry, jakbyście chcieli również przetestować. No i również dziękuję Overferal za stworzenie tego fangame'a. Domyślam się, że kosztowało to niemało pracy, więc trzymam cię tutaj w moim serduszku, a ty, mój drogi widzu bądź widzko, możesz zostawić tego super kciuka w górę, jeśli spodoba ci się ten odcinek I będziesz chciał więcej, bądź chciała więcej odcineczków z Deurhara Dungeon Crystal RPG, to wbijaj dużo łapeczek i ciśniemy sobie, moi drodzy, z nową seryjką na kanale. Dobra, już nie przedłużam, zacznijmy sobie w tym momencie nową grę. Witaj ponownie! Jeśli szukasz alternatywnego zakończenia, dobrze trafiłeś, jednak zanim przejdziemy do samego ziarna gry, musisz wybrać sposób weryfikacji. I możemy wybrać quiz albo walkę, wybierzmy sobie quiz. Dobra, zacznijmy łatwo. Jak nazywa się rywal Deurhary? W pierwszej części rywalem był Magnus. Ja za wiele nie pamiętam, więc jeśli ktoś tutaj nie oglądał pierwszej części, to spokojnie, nie jesteś sam, bo ja bardzo mało pamiętam. Dobra odpowiedź. Następne pytanie. Kto był na samym końcu gry? Na samym końcu gry? Nie wiem, ale domyślam się, że to mimo wszystko odnosi się w tym momencie do mojego niku. Więc wpiszmy sobie Deurhara. Tak? Nie? Nie wiem. Jeśli tak, to będę walczył ze sobą. Jeszcze zanim zaczniemy, Crystal wprowadziło 1W, co to jest? Indywidualne wartości, okej, które odróżniają dwa zapisy od siebie. Możesz resetować tyle, ile potrzebujesz, by znaleźć statystyki, które ci pasują. Zbyt OP? Trochę. Okej, no dobrze. Powiedzmy, że jakoś to ogarnę. Tutaj mamy skille, dobra, Deurhara może używać płomieni, tam widzę już pana Misia, resetu i lecę z tym, dobra, lecę tutaj z tym, ciśniemy na żywioł, co będzie, to będzie, najwyżej zdechniemy od razu. Ej, Deurhara, wstawaj, już 13, a ty nadal śpisz, coś się stało? Panie Misiu, czyż to nie jest piękne, siedzisz sobie tutaj całymi dniami, właściwie nic nie robisz, a doczekałeś się twojej postaci w grze, właściwie już w drugiej takiej grze. Czekaj, to się powtarza. Co się powtarza? Ta historia, już to przerabialiśmy. Bardzo możliwe, że coś podobnego było też w pierwszej części. No tak. Właśnie, każesz mi teraz nagrać after story Moniki? Tak, ale wiesz, to jest after story Deurhary. Dobra, nieważne. Weź nie żartuj, to nawet nie było śmieszne, bo ta gra nazywa się Deurhara Dungeon Crystal RPG i ponoć coś będzie związanego z Danganronpą, jakieś rozwiązania czy coś w tym stylu. Zobaczymy. No to idź do kompa, kurde. Ej, bo jest filtr antywulgarności. Włączasz go? Co kurwa, po co włączyłeś ten cholerny filtr? Co, panie Misiu, takiego języka po tobie się nie spodziewałem. Jebane się, tu mnie masz. Ej, ale co ja włączyłem za filtr? Taki filtr, że go nie ma i nigdy nie było. Nie będę ci demonstrował, bo już cię pewnie wystarczająco sprankowałem. To się popisałeś, wiem. Okej, oj, panie Misiu, pamiętaj, że jak będziesz za bardzo odwalać, to cię rzucę i skończysz na podłodze. Podejdź do kompa, nagraj odcinek. No dobra, no zaraz, dopiero co się obudziłem i już mam nagrywać kolejne odcinki, tak? Takie coś w domu? Co to jest? Bankomat? Masz tutaj dostęp do hajsu z YouTube'a? O, zajebiście. A no, masz teraz 2500. Dawaj, bieraj wszystko. Wypłać mniej, bądź tyle samo, ile masz. No, albo zrób depozyt na kartę, to od ciebie zależy. Biorę wszystko ze sobą. A może sobie zostawię? Dobra, biorę. Nie 9000. Biorę 1000. O, dobra, wypłaciłeś 1000. Zwykły ziemniak, ale czyżby? Śmierć. Dobra, kupuję sobie ziemniaczka. Nie wiem, moi drodzy, czego mogę się spodziewać po ziemniaczku, ale sobie takiego jednego kupię. A nawet dwa kupiłem. Dobra, miksturka. Pozbywa się negatywnych stanów. Kola, kiedy sama herbata nie wystarcza. Ciastko. I wiecie co, kupię sobie jedno ciastko. Nie wiem, już tak na start dobrze by było być przygotowanym i chodźmy sobie nagrać odcinek. Czas nagrać tego moda, ponownie doki doki. Nie tak szybko, witaj Deurhara. He? Czekaj, Olek, co ty robisz w tej grze?
Chyba ci już pokonałem. Dobra, to jest chyba rywal z poprzedniej części. Nie wiem, pewnie zaraz się wszystkiego dowiemy. Prawdopodobnie tylko początek jest w jakimś tam stopniu chyba nawiązanie do pierwszej części. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Nie ma znaczenia to, czy mnie żeś pokonał, czy też nie. Mam dla ciebie zadanie. Pewne, specyficzne. Nie, kurda! Mam inne zadanie dla ciebie. Słuchaj, pamiętasz może 5 szmaragdów? No, coś takiego było, coś takiego zbieraliśmy. Coś kojarzę, a co? Teraz potrzebujesz 20. No, chyba cię powaliło. Uważaj, walczysz z 19 rywalami w grze o to, kto wygra pierwszy. Mógłbyś pójść łatwą drogą i kogoś zabić, ale pewien misiek by ci zrobił kuku. Jaki pewien misiek? Oj, wiesz, kolejna głupia rzecz w fabule, która wprowadza do tej mojej gry wydłużenie, ale tym razem to nie plagiat. Czekaj, co? Miłej zabawy i się teleportowaliśmy. Co to jest? Urhara, dotarłeś tutaj przed wszystkimi. Moje imię to Naposim. Jesteś jakąś podróbą, kurde, pana misia. Kim ty jesteś? Zła wersja pana misia. A to ty, Olek, o tobie mówił. Ciekawi mnie jedno. Nie przerywaj. Co ty miałeś na twarzy? Nieważne. A więc, jestem Naposim. I to ja zarządzam tą rzeczywistością. Zniszczę cię moim płomieniem. Głupie pytanie, ale czemu wyglądasz jak zielony pan misia? No właśnie, zostałem tak stworzony. Zostałem stworzony, by przypominać pana misia. Wiesz czemu? Bo pan misio chce zawładnąć światem. Czemu? Żeby nie budzić strachu, żeby też nie robić pozorów i nie pokazywać mojej prawdziwej postaci. Tylko mnie nie zabijaj, chcę przejść tę grę, a nie umrzeć. Spokojnie, póki ty nikogo nie zabijesz, ja zostawię ciebie w spokoju. Czy to jakieś rozwiązanie jak z Undertale'a na zasadzie, możemy sobie przejść pacyfista i nikogo nie zabijać, a mogę na przykład wszystkich zabijać? Takie są zasady, po co miałbym cię zabijać, skoro jesteś niewinny, he? Śpieszę z wytłumaczeniem. W tej rzeczywistości można umrzeć. Tak, krwiście. W tej grze wszystkie chwyty są dozwolone. Lecz ja staram się być podłożem moralnym. Jeżeli ktoś przeskrobie, czeka go egzekucja. Nie ma taryfy ulgowej. Nawet sam twórca nie może liczyć na łaskę. Urhara to nie wie, co się dzieje. On chciał po prostu wstać i nagrać sobie filmik, mając w dupie wszystko. Jak już mówiłem, nie martw się. No chyba, że kogoś zabijesz. No wiem, 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 spokojnie. Pewnie uśmiercę pół świata. Ale ja wiem wszystko, więc nie próbuj nic głupiego. Dobra, dobra, dobra. Nic nie będę próbować. To musiał być znak. Idę wysłać wszystkim rywalom SMS. Mają tu być natychmiast. Nie chcielibyśmy być ukarani za taką bachostkę, czyż nie? To są moi rywale. 20 rywali, 20 szmaragdów. Czy będę musiał ich później w przyszłości pokonać? Zapoznaj się z rywalami. No dobra, dobra, dobra. Zacznijmy sobie od pierwszej postaci. Okamoto Kokushi. A teraz odejdź. Andrzejakiewicz. Język! Nie zdążyłem przeczytać! Kurde, zielony pan misio na mnie krzyczy. Dobra, dzień dobry, witaj, jestem Ishida Hona. Dzień dobry. Ten gnojek obok mnie nie jest ze mną ani trochę powiązany. Nie myśl, że chcę mieć z nim cokolwiek do czynienia. Okej, dobra, kto teraz? Hehe, jestem Kirishima Takayuki. Dzień dobry, ale mamy ładne dziewczyny tutaj, nie sądzisz? Kirishima Takayuki, nie chcę z tobą o tym gadać, proszę. Dlaczego wyszedłem na takiego dziwnego piwniczaka? Witaj młodzieńcze, wróciłem z poprzedniego after story. Zaraz obok mnie jest mój syn. Okej, fascynująca informacja, dzięki. Jestem Kokiri Zara, tobie jak na imię. Urhara, dzień dobry, czemu taki brak entuzjazmu? Nie no, po prostu nie wiem czego się spodziewać. No też jakbym został teleportowany do takiego świata, to też nie wiedziałbym czego się spodziewać. Ta rzeczywistość jest świetna, Urhara, mogę zmienić swój wygląd. Kim ty jesteś? No, rudy, nie poznajesz po głosie? Jereczek, jak ty to zrobiłeś? Jereczek oczywiście nam tłumaczył w przeszłości mega dużo modziaków, między innymi prosił mnie o to przez SMS-a, bo Olek mu powiedział, że może zmienić wygląd. O, ale to było męczące! Dobra, kogo my tutaj mamy? Witaj, jestem Nowir. Mój kolega próbował cię zabić i ci kibicował później. A ty mnie nie próbowałeś zabić? No nie, mnie tam nawet nie było. No dobra, jestem Fred Zafman. To ja chciałem cię zabić w poprzedniej grze. Dobrze, 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 zniszczyć cię. O, czy to jest... Ta gra zapowiada się nieźle. Nawet mi nie dałeś dokończyć. Jesteś gotowa na grę na Tsugi? Nie wiem nawet. No, siema Urhara, kopelata, ty... Magnus, wiesz coś o tej grze? W sensie, ja wiem, tylko ciekawię się, czy ty wiesz. Dobra, mamy mojego rywala z poprzedniej gry. Tak, nie martw się, przeżyjemy ten Killing Game. Killing Game? Czy to będzie coś w stylu jak w Danganronpie? Nie ma dobrego spolszczenia tego słowa. A co z zabójczą grą? Brzmi nieźle. Dzięki, kolego. Dobra. Elo, jestem Rol. Chcę być twoim głównym rywalem. Mogę? Wybacz, ale jestem już zajęty. No właśnie, chłop.
chłopaczku, nie próbuj mi odebrać rywala. Boję się, że nazwałem swojego rywala Urhara. To będzie bekowe i będę musiał przejść wszystko na nowo, żeby dojść do momentu, w którym sobie zasejwujemy. A czyli ty jesteś tym cichim. Istnieje prawdopodobieństwo, że umrzesz jako pierwszy. Ale się tak na mnie nie patrz, okej? Okay? Pewnie zdechnie od razu. Wróciłem, to ja, Kamil, ojciec Magnusa. Przybyłem tu, by go pilnować, wiesz? Nie chcę, by coś mu się stało. Widzę, że robisz postępy w rodzicielstwie. No jasne, że tak. Kto tutaj? No się... Cześć, Royson! Dzień dobry! Rojo, ty się nie zmieniłeś. W sumie to dobrze. Jak tam, Roju? Jako tako! Zajebiste! Witaj, jestem Olivier. Dzień dobry. Wyglądasz jak Olek. Wcale nie... O, witaj Urhara, nie było mnie w poprzednim after story, ale przynajmniej jestem tu. Cześć Sayori, spaczko. Dobra, kto tutaj? Witaj Urhara, no cóż, raczej ci już nic nie sprzedam, ale wiesz. Szkoda, chciałbym się napić twojej herbaty w twoim salonie. Dobra, mamy Yuri. Yuri wcześniej pracowała w salonie, w poprzedniej części. Mamy Moniczkę, ale niezręcznie, co nie? Proszę Monika, nie zabijaj nikogo, bo nie chcesz, bym została zamordowana przez Naposima? W sumie to i to, i fakt, że kogoś zabijesz. Aha! Dobra, i kto jeszcze? Siema, jestem Kenzeko Miyashita, ale możesz mi mówić Miyashita. Czy Naposim jest jakimś nawiązaniem do Monokumy w takim wypadku? Miyashita, spoko. Dzień dobry. O, już. A więc po zabójstwie jest rozpoczynana rozprawa. Na niej staramy się ustalić, kto zabił kogo. Okej. Okay. W teorii bym powiedział, że macie się zabijać, ale to nie miałoby sensu. No chyba, że wszyscy byście chcieli umrzeć z moich łap. Chwila, chwila, chwila. Naposim, tak? Czyli co, mamy się zabijać? Jesteś szalony. Jak ktoś zostanie zabity, przeprowadzasz rozprawę. Co to jest? Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Ale czemu nie? Co ty przez czemu nie masz na myśli? Po co mamy zgadywać, kto zabił kogo? To marnowanie czasu. Bluźnierstwo! Za to należy ci się kara. Kara? No wiesz, może cię wrzucę do ciemnego, zimnego, zamkniętego lochu za takie złe słowa. Zamknij się do cholery, nie będę brał udziału w czymś takim. Ale z ciebie samolub! To ty jesteś samolubny. Zabijaj sobie kogo tam chcesz. Ja nie będę brał w tym udziału. Aż się trzęsę ze strachu. Taka zła aura od ciebie idzie. Ale wiesz, nie dam się. To mój sposób na bycie moralnym podłożem do samego końca. Jeżeli naprawdę chcesz wygrać tę grę, musisz najpierw przejść przeze mnie. Ach tak? Czy on jako pierwszy zginie? On zdechnie jako pierwszy. Przykro mi, kolego. Hehe. Jest ci nadal tak do śmiechu? A tobie? Co? Przemoc przeciwko panu Naposimowi, regulującego sprawiedliwość, jest bezprecedensowa, co oznacza, że jest poza waszymi prawami. Innymi słowy, złamałeś prawo gry. Przybądźcie do mnie, moje łańcuchy bólu! I zdechł. To nie miało się stać. A teraz Urhara wychodzi jako pierwszy, a wy idźcie po nim w pociągu. Dobra. Jestem z panem Misiem. Mapa świata 1. O, dzień dobry, dzień dobry. Hej, wiesz, u mnie możesz kupić losowy prezent dla rywali. Dobra, kupię. Nie masz gdzie schować tych prezentów. Jak nie mam? Masz torba na prezenty. Teraz spróbuj ponownie. Okej, okay, dobra, dostałem jakąś torbę. Kupuję. Wygrałeś tablet. Prezentem proponowałbym użyć na Jeremiaszu. Dobra. Czy chcesz wrócić do swojego domu? O, mogę wracać! Zajebiście, ale nie. Chociaż nie. Chcę wrócić na chwilkę. Zobaczyć, co możemy tutaj zobaczyć. Czy jest tutaj coś ciekawego w moim domku? Raczej nie. Dobra, wychodzimy. Może być ciekawie. Spędzić czas z Miyashitą, elitarnym asasynem? Nie, nie, nie. A i teraz mogę sobie wybrać, z kim chciałbym spędzić czas. To idziemy sobie do Roysona w takim wypadku. A nie, nie, nie mogę. Wygląda na to, że potrzebuję przejść przez jeden loch, zanim w ogóle przejdę przez tę drogę. No dobra. Mamy tutaj jakiś pojedynek. Z kim ja w tym momencie walczę? Zajano! Mała Ayano mnie zaatakowała. Dobra, dobra, dobra. Zaatakujmy Ayano, zniszczmy ją. Ale Ayano mnie zaatakowała, nie mnie. Właściwie pana Misia. Atak Ayano! Atak Ayano! Dobrze, dobrze, dobrze. Doskonale. Użyjmy sobie na przykład ognia na Ayano. Podpalmy Ayano. I niebieski sierpowy. Dawaj! I podpal Ayano! Dokładnie tak. A teraz ty, Misiu. Niebieski sierpowy. Doskonale, i Ayano zdechła. Mówimy papa Ayano. Tutaj jakieś poziomy zdobiliśmy, zajebiście. Czy chcesz odwiedzić rzekę? Niekoniecznie. Czy chcesz wejść do lochu numer 1? No niekoniecznie, dobra. Znaczy nie, w sumie możemy wejść do tego lochu. Ale najpierw może być ciekawie. Spędzić czas z Natsuki?
Tak, chcę spędzić czas. Może dam jej prezent, dodaję jeden dodatkowy punkt przyjaźni, kompletnie opcjonalnie. Nie, nie chcę dawać jej prezentu. Ej, pokonałem Ayano. Kompan ciemności, Ayano. A, i ona teraz włączyła się do naszej drużyny. Ej, zajebiście. Naprawdę zajebiście. Dobra, moi drodzy, w takim wypadku chodźmy sobie do tego lochu numer 1. Zobaczmy, co nas tutaj spotka. Mamy tutaj jakąś wajchę, ja sobie ją użyję. Nie wiem, czy to był dobry pomysł ją użyć, więc użyję ją jeszcze raz i podejdźmy do tego ziomeczka. Nie możesz tu przejść, jest tu renowacja. A tak serio, to wal się! Zniszczę cię, nienawidzę cię. Ja znajdę szmaragd jako pierwszy i nawet nie będę musiał cię zabijać. Ej, czekaj, bo ja w sumie zabiłem tamtą Ayano. Nie no, chyba to się tak nie liczy, nie? Że nie uciekłem z tamtej walki. Mam nadzieję, że nic nie popsułem zabijając ją, ale nie no, żyję sobie, bo chodzi obok mnie. Co my mamy w tym kuferku? 450 zł, zajebiście, też chciałbym znaleźć 450 zł w kuferku. Odpalmy sobie w takim razie te drzwi. I odpalmy sobie te drzwi. Doskonale, patrzcie jak ładnie ogarnięte. Co my tutaj mamy? Ruszające się kuferki? Czy to są mimiki? Tak, to jest mimik, dobra. Mogłem się tego spodziewać. Niebieski sierpowy, Ayano co ma? Kurde, Ayano special, nightmare. Nie, to Ayano, to co Ayano najlepiej umie robić, czyli ciachać z nożyka, czy coś w tym stylu. Dobra, podpalmy mimika. Bardzo dobrze, niebieski sierpowy, pana misia wykończył mimika, tak. I kolejne poziomy, znaczy właściwie tylko jeden dla Ayano. Dobra, tamtego drugiego już nie będę tykać. Lecz się, nie lecz się. O, uleczę się, zajebiście. To mi się akurat przyda. I moi drodzy, myślę, że w tym momencie... Nie, nie będę walczyć z tamtym. Odpalmy sobie tak to. Weźmy sobie ten kuferek. Ciastko znalazłem, zajebiście. I... Kurde, nie lubię takich labiryntów. Zaraz się pewnie... Ej, nie mogę przejść przez ten kuferek. To niedobrze. To bardzo niedobrze. Przejdźmy sobie tędy w takim wypadku. Ale mam wrażenie, że znajdziemy sobie zaraz ten kryształek, więc super. Dawaj, panie misiu, stałych sił! Tak, doskonale, panie misiu. Póki jesteś mi pomocny, to nie będę robić ci krzywdy. Później, jak zaczniesz odwalać, no to wiesz, co cię spotka. Dobra, kolejny mimik. Dużo tych mimików, moi drodzy. Czemu nie mogę tego kliknąć? Dobra, kliknąłem jakoś, szmaragd, bierzemy, masz już jeden szmaragd, zajebiście. Nie mogłem tam tego kliknąć wcześniej, ale okej. Moi drodzy, w takim razie mamy szmaragd, przeszliśmy przez to miejsce i to jest dobry moment, żeby sobie wrócić, tylko że te mimiki za mną podążają? Weź się, wal, odejdź ode mnie. Pyr, pycy. Słuchaj, bo ja już mam szmaragd, a ty nie. Nie możesz tu przejść, jest tu renowacja. Dobra, dalej gadasz to samo. Ale szmaragdzik jest mój, ja go zebrałem, nie ty. Dobra, mapa świata 1. Okej, i to się w tym momencie w ten sposób świeci, czyli że przeszedłem prawdopodobnie ten etap. Co my tutaj mamy? Czy chcę odwiedzić rzekę? No niekoniecznie w tym momencie. Mamy tutaj kolejne... Chociaż nie, bo jeśli... Pójdę do lochu numer 2, to znaczy, że będę mógł przejść przez tę ściankę. A dokąd prowadzi mnie rzeczka w takim wypadku? Tak, chcę odwiedzić rzekę. Co to jest? Wiecie co? Ja sobie zasejwuję na wszelki wypadek. Tu jest dużo różnych kuferków. Bardzo dużo. Ja sobie to wszystko zbiorę. Paszą won, gobliny. Zostawcie mnie w spokoju. Dobra, więcej. Mam wrażenie, że jak wpadnę na jakiegoś goblina, to zdechnę. Nie wiem, mam wrażenie, że są bardzo silne te gobliny. Ale zbiorę wszystko. I lipa trochę. Dobra, sprawdźmy, czy jednak pokonam tego goblina. Ale, a nie, to są orki. No dobra, mogą być i orki. Sprawdźmy, pokonam go. Użyłem ognia. Nie są takie silne. Myślałem, że są dużo bardziej potężne. Poradziliśmy sobie, dobra. Zaatakujmy po prostu tego orka już tak zwyczajnie. Było tyle skrzynek, że naprawdę myślałem, że jednak są silne te potworki, ale nie. Na szczęście nie. Właściwie rzek już sobie tutaj wszystko zebrałem. I moi drodzy, kto to tutaj jest? Może być ciekawie. Spędzić czas z rolem? Nie chcę z tobą spędzać czasu. Ej, a gdzie jest Natsuki?
To była Natsuki. Wybrałeś się odznak, ja prezentem proponowałbym użyć na Namunisa albo Kamilu. Dobra. Ale moi drodzy, tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Przeszliśmy sobie pierwszy log, zapoznaliśmy się troszeczkę z grą. Napiszcie w komentarzu, co uważacie o giereczce. Również nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Przypominam również o możliwości wspierania kanału. W opisie tego filmu niebieski guziczek wesprzyj. Każdy ze wspierających dostaje przeróżne bonusiki. A ja dziękuję ślicznie wszystkim wspierającym, w szczególności Asax. Dzięki ślicznie za wsparcie kanału. I moi drodzy, widzimy się niebawem w kolejnym odcinku z Urhara Dangan Crystal RPG, gdzie będziemy dalej kontynuować tutaj naszą przygodę. Tymczasem trzymajcie się, hejos!